Dzień dobry, 29 dzień czerwca roku Pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2023. A naszym gościem ponownie zgodził się być kapitan Maciej Lisowski. Dzień dobry, panie kapitanie, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze. No, miłe zaproszenie, ciekawy temat wstępnie zasygnalizowany, to jak tutaj odmówić. No, myślę, że czeka nas ciekawa rozmowa, bo wszystkich elektryzuje to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. I tym razem mowa nie tylko o polach bitewnych Ukrainy, ale także o tym, co dzieje się na Białorusi, a także, no nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, polach bitewnych Federacji Rosyjskiej. I tutaj niespodzianką nie będzie, jeżeli zacznę tę naszą rozmowę od zapytania pana o ten właśnie, jak to nazwać, pucz Prigorzyna w pewną specyficzną formułę negocjacji, a może jakąś, nie wiem, maskirowkę. No, tysiące tutaj scenariuszy się przewija. Jak pan to interpretuje? No, wszystko to, co stało się w piątek i sobotę, właśnie w okolicach Rostowa nad Donem i cały ten marsz na Moskwę i potem to przesunięcie Prigożyna na Białoruś. O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Jak panu się wydaje, co tam się, co tam się działo w tych ostatnich kilku dniach i jakie tu scenariusze potencjalnie były realizowane? No więc skupmy się na tym, że będzie to A. Moja interpretacja tego, co się wydarzyło, podparta w, też w, w znacznym stopniu obserwacjami moich kolegów, chociażby Maćka Korowaja, chociażby Marka Meissnera, czy Pawła Jeżowskiego i Mateusza Lecha, bo na szczęście dyskutujemy sobie, więc jak najbardziej gdzieś ta wypośrodkowana w jakimś stopniu opinia jest, aczkolwiek dyskusje były różne i się nie zgadzaliśmy. Ale jeszcze jedna rzecz. Fakt, nie zgadzam się na to, żeby mówić o polach bitew w Rosji. Raczej powiedziałbym o niedocenianych walorach rosyjskich dróg, które są nazywane autostradami. Bo czy ktoś by się mógł wcześniej pokusić o takie przypuszczenie, że wojskowe pojazdy w kolumnach i tak dalej będą w stanie w ciągu doby wykonać Kilkuset kilometrowy marsz, tak żeby 200 kilometrów przed Moskwą zrobić w tył, na lewo i z powrotem. Nikt by się tego nie spodziewał, że mają tak dobre te w ogóle drogi. I to jeszcze przecięte rowami jakimiś e, dorywczo wykonanymi przez koparki. Tak no Dojechali jest... jak po autobanach w Niemczech. No, po, no, ja widzę, że my naprawdę nie docenialiśmy w pewnych kwestiach Rosji i tego, co ona u siebie ma. No, ekipa Prigorzyna pokazała, że mają drogi na światowym poziomie. Chyba że, chyba że wagnerowcy są tacy szybcy, i nawet po jakichś drogach, no, niekoniecznie dorównującym niemieckim autobanom, są w stanie się poruszać w tempie jeszcze szybszym. No, to jeszcze znaczy, że oni mieli lepsze opony niż większość rosyjskich armijnych pojazdów, bo opony są strategicznym obecnie problemem. Logistycznym dla Rosji. No, ale panie kapitanie, to już widzę, wszystko zmierza wręcz w stronę, w stronę Formuły 1, wręcz, prawie, że tak. Na slickach jeżdżą, tak, na slickach. Ale teraz wróćmy do tego wszystkiego. Co to było? No i tu chyba trzeba, powiem tak, encyklopedycznej definicji słowa pucz i bunt nie sprawdzałem. Podejdę do tego zdroworozsądkowo. Bunt jest przeciwko czemuś lub komuś konkretnemu zjawisku. Ale nie zawsze oznacza, że musi on skutkować całkowitymi zmianami otoczenia. Bo bunt, z chwilą, kiedy odniesie swój skutek, a na przykład było to, nie wiem, bunt więźniów, zmiana naczelnika więzienia i owszem, ale nie zawsze to musi być. Wystarczy, że będą mieli, jak to się mówi, o, telewizor w każdej celi i się bunt rozładowuje. Pucz, pucz dla mnie to jest zjawisko celowe. Wywołane po to, aby osiągnąć skutek właśnie w postaci tego, kto sprawuje władzę. No i teraz czym to bardziej nazwać, czy buntem, czy puczem. I po zastanowieniu się, gdy przypomnimy sobie, co cały czas mówił Prigorzy, że to car jest dobrze, a bo ja źli, że on wypowiedział posłuszeństwo Ministerstwu Obrony, bo oni wprowadzają władzę, cara Putina w błąd, Wyniszczają rosyjską armię i społeczeństwo, przez to, które do tej armii daje swoich synów. To nie był w tym momencie na początku na pewno pucz względem Putina. To był bunt względem pewnych namiestników, pewnej formy pośredniej we władzy pomiędzy Carem. A armią jako organem wykonawczym. Ale zapytam pana o Cara teraz, czy ten CAR, bo CAR właściwie się nie wypowiadał. No, chyba w tym świecie ruskiego miru to było skandaliczne zachowanie, że, w którym Jewgeni no, Prigorzyn krytykował Ministerstwo Obrony, ministra Szojgu, generała Gierasimowa, a car milczał. Car milczał, nie zajmował stanowiska, czy uznawał, że. Że dla niego to jest taka wygodna sytuacja, ale teraz jednak w tym orędziu telewizyjnym opowiedział się po stronie Ministerstwa Obrony. Car przestał myśleć, milczeć, przestał, przestał milczeć i opowiedział się po stronie złych bojarów. I to wyzwoliło pewną reakcję, nazwijmy to, pionu informacyjnego, medialnego grupy Wagnera, która wpuścili przekaz, że car popełnił błąd, stając po stronie złych. I zaczęła się taka pewna forma, nazwijmy to popularnie jechanki po carze i zaczęto przypominać to, że już kiedyś Prigożyn powiedział, że jest to starzec w bunkrze i tak dalej, i tak dalej. I jeśli ja uważam, że zaczynało się to wszystko od ustawki, ale ustawki kogo? Ustawki Kremla z Prigożynem, aby zrobić porządek z Szojgu i Niemrawym, szefostwem Ministerstwa Obrony i niemrawym dowództwem rosyjskim, o tyle schodząc coraz bardziej w dół to wszystko zaczynało żyć własnym życiem i wymknęło się spod kontroli z jednej strony. Z drugiej, sam nawet pisałem, trzeba uważać, żeby ta ekipa newsroomowa Prigorzyna nie przegrzała tematu, a trochę tak to chyba można powiedzieć, że przegrzali, w związku z czym taka była nieinna reakcja też Kremla, Opowiadająca się po stronie bojarów. tak? Oni tam I chyba że... nawet napisali, że car popełnił, czy prezydent popełnił błąd, idziemy na Moskwę i wkrótce będziemy mieli nowego prezydenta. I właśnie oni przegrzali w pewnym, w pewnym zakresie temat. Sam Prigorzyn tego Cwaniak nie robił. Albo też ktoś celowo, podkładając de facto świnię Prygorzynowi, zrobił to siedząc w tej komórce związanej z social mediami jego. Bo to też jest bardzo, bardzo możliwe. I tak naprawdę jest też okoliczność, że siła inercji plus lojalność ludzi Wagnera względem Prigorzyna, który o czym mówiłem wcześniej, w ostatnich tygodniach ściągał ileś tylko się dało złota i kamieni szlachetnych z Afryki, z tego co on tam ma te koncesje, plus opłaty, tranzyt i tak dalej. Więc miał środki na zapewnienie lojalności. Nawet te 4 miliardy rubli plus złoto, jakie zabezpieczono w jego budynkach, to nie jest całość tego, co miał w dyspozycji, bądźmy szczerzy. A to prawda, że zostawił rodzinę, nie wiem, czy w Moskwie, czy po prostu w Rosji i były spekulacje, że, no, że cofnął się dlatego, że, że no, rozważano jakoś uderzenie w jego rodzinę? No, jeżeli planował coś tak poważnego, no, to mógł zostawić rodzinę w, normalnie gdzieś tam w Moskwie czy w Sankt Petersburgu? Powiem tak, za, wykazał się zbyt dużą przytomnością umysłu dotychczas, a ma doświadczenie przecież z rosyjskiej mafii, gdzie lepiej się funkcjonuje nie mając rodziny. I raczej by takiego błędu nie popełnił. O tym aspekcie rodziny w Petersburgu lub w Moskwie nie słyszałem, natomiast o jego córce we Francji tak, że zakotłowało się dookoła tej skromnej osoby i to mógł być czynnik, który na niego wpłynął. Mm -hmm. Mm -hmm. I jeszcze rozwijając troszeczkę, to stał się trochę niewolnikiem samej sytuacji Prigorzyn, być może, albo i uwierzył w swoją siłę sprawczą do pewnego momentu, bo on nie był w próżni. Właśnie 46 minut temu, chyba, ukazał się materiał, że generał Surowikin i jego zastępcy zostali aresztowani i prowadzone jest przeciwko nim śledztwo za. Powstrzymanie się w, w zatrzymaniu działań Prigorzyna w ostatnich dniach. Czyli tak jakby po cichu, ktoś go wspierał. No na pewno ktoś go wspierał, bo jednak Rosja siermiężnych, bo siermiężnych, ale samolotów ma pod dostatkiem, żeby mogła całą tą drogę, jaką wykonywał ten, te, te formacje wagnerowskie po tej autostradzie M4, mogli go bombardować. Czego nie robili? Ale to skłania się pan panie kapitanie w kierunku takiej tezy, że to ten jegomość, który tam jedzie na dosiada tego niedźwiedzia za pańskimi plecami, że to on troszkę chyba wykiwał Prigorzyna, że użył go jako takie narzędzie, że Prigorzynowi się wydawało, że to on będzie tutaj rozdawał karty, trafcą, że będzie rozdawał karty, że usunie Gierasimowa Simowa i Szojgu, który chyba rzeczywiście nie cierpi, a przynajmniej z którymi jest sporze w ogóle o wizję tego, jak, jak, w jaki sposób Federacja Rosyjska powinna prowadzić tę wojnę z Ukrainą i co powinna zapewnić jego żołnierzom, a tymczasem okazało się, że to on został użyty do tego żeby zobaczyć kto sprzeciwia się Władimirowi Putinowi, żeby przeprowadzić taki test, jak, jaka będzie reakcja poszczególnych osób i wygląda na to, że Surowikin już tego testu nie zdał i pewnie nie tylko on. Powiem tak, albo został ograny przez Putina, albo też była to zagrywka ludzi, którzy są tą frakcją patriotów i tu często pojawia się nazwisko Patruszewa, który Dotychczas bardzo mocno był wskazywany na to, że może być następcą, tylko że on jest też 70-latkiem, chociaż bardzo żwawym. I jak to mówią, nie przez przypadek właśnie w tych dniach, kiedy Prigożyn swoje robił, był na urlopie. Nie było go, nie można się do niego przyczepić, że nie działał albo wspierał, lub też nie wspierał, i tu niezależnie od tego, kogo. Bo zdecydowanie, widząc rozwój sytuacji i Dostrzegając na zgubę Prigorzyna popularność jego osoby w społeczeństwie, Putin wziął pod uwagę, że wyrosła mu brzydka i niespodziewana pod tym względem konkurencja, bazująca na przekazie o tym, że ktoś coś robi źle, że marnuje ludzi, marnuje potencjał, że kradną, że hasło sprawiedliwość tak mocno zażarło wśród tych ludzi. I no cóż, popularność tego typu człowieka jest zawsze niebezpieczna dla każdego dyktatora, a bądźmy szczerzy, w moim przekonaniu, Putin dyktatorem jest. No bo tak sobie to zorganizował, że wybory są zawsze po jego myśli. Tak? I no konstytucja. Panie Kapitał, to teraz chyba trzeba byłoby też spojrzeć, kto był na urlopie. Czy tylko Patruszew, czy jeszcze może inni przedstawiciele. Dobrze by było posprawdzać jeszcze kilku, tak, na pewno. I tu bym powiedział, że trzeba. Osobiście obstawiam najbardziej te dwie opcje. Na początek ustawka z Putinem, żeby wykazać nędzę działań Ministerstwa Obrony. I tak naprawdę ktoś za to zapłaci, ale to nie będzie jeszcze Szojgu. Zapłaci za to Gerasimow. Za niego będzie chyba, o i teraz wyleciało całkiem zdolny organizator. Natomiast już pojawiło się bardzo mocne nazwisko na tej giełdzie możliwych następców Szojgu w postaci generała Diminowa, który stoi za całym planem z lat 2013-2014, tymi zielonymi ludzikami i oderwania Krymu od Ukrainy oraz e, zadymy w Doniecku i Ługańsku. Więc bardzo zdolny organizator, który przez długi czas był w cieniu, ale nie wolno o tym człowieku zapominać i e, Zdaniem Maćka Korowaja jest to bardzo, ale to bardzo wymagający przeciwnik, zarówno jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne w Rosji, jak i gdyby został szefem Ministerstwa Obrony, bardzo poważny przeciwnik dla NATO. Rzecz kolejna. Szojgu jest człowiekiem, który no, za inteligentny, pomimo z tego, że wielu się z niego śmieje, że pochodzi z tej republiki Tuwa. Pas żeniferów, tak go często ludzie nazywają, jest za inteligentny na to, żeby dostać się na tak wysokie stanowisko i przetrwać tak długo, więc nie mógł nie wiedzieć o tej trawiącej rosyjską armię korupcji, która wybuchła w tych wszystkich składach materiałowych, składach broni, czołgów, obozów bojowych. Ale on robił w tym czasie co innego. Nie mogąc sobie z tym poradzić, skupił się na złapaniu haków na wszystkich tych, którzy w to byli umoczeni. I on tak naprawdę ma taki materiał informacyjny, taką bombę, która by wysadziła i zdezorganizowała całą armię od góry do dołu, pokazując, kto zdradził, w jaki sposób, kto kradł, jak bardzo i kto o tym wiedział, a nic z tym nie zrobił. Że przez to jest on na, to, na tą chwilę nie do ruszenia, ale Gerasimow za to zapłaci. Wzrasta też nagle rola rozgwardii, czyli generał Zolotow, często zwany denaturowem ze względu na wybitnie, szlachetny profil twarzy. I ten człowiek, co się okazuje, dostaje całą ciężką broń grupy Wagnera. I nagle w rozgwardii, która była raczej szybkim, mobilnym. Elementem służb siłowych, służb wewnętrznych, będą mieć teraz cięż, cięższy komponent, bo dobiorą sobie resztę tam sprzętu jakiegoś i będą to już typowe wojska wewnętrzne, czyli wracamy znowu do silnego fundamentu wojsk wewnętrznych, jak za czasów Związku Radzieckiego. No dobrze, a to po co im potrzebna tak uzbrojona wewnętrzna armia, skoro Prowadzą operację specjalną na Ukrainie. To raczej tam powinni tą ciężką broń kierować. No dobrze, ale w międzyczasie, co się okazało? Odpowiadający za rozbudowę, również ilościową, sił zbrojnych oraz za efektywną pracę przemysłu zbrojeniowego, mało znany pan Miedwiediew, cóż zrobił? On, wiedząc, że ma spełnić to zadanie, a nie jest to łatwe, żeby nie robić mobilizacji powszechnej. Uzgodnili, że prywatne firmy, oligarchowie i tak dalej mogą powoływać te swoje prywatne firmy wojskowe, które teraz dekretem trzeba wcielić do armii rosyjskiej. No, na liście są wszyscy, z wyjątkiem grupy Wagnera, a do niej jeszcze zaraz dojdziemy. I w tym momencie nagle się okazuje, że te wszystkie stworzone, ściągnięto ludzi, zorganizowano, zaczęto im płacić, przejdą do armii, i nagle ma już sukces, bo. Kilkanaście, powiedzmy, może i kilkadziesiąt tysięcy ludzi zasili armię. Na mocy tego dekretu nie mają innego wyjścia, a wszystkie ich dane są złapane. Spadną im może pensje, ale armia rosyjska z tego skorzysta, więc już pierś do orderów wypnie. Z drugiej strony, przestraszył się tego, co może zrobić kilka tysięcy najemników. A bądźmy szczerzy, w ogóle rejon Rostów, rejon Woronesz to było w granicach do 4 tysięcy wagnerowców, a realnie na Moskwę jechało w okolicach 800 do 1000. A nie 25 tysięcy jak podawały media? Nie, to ja już nawet mówiłem wcześniej u Mateusza Grzeszczuka. Kompletnie mi się liczby nie zgadzały. Jeżeli chodziło o to, kogo wziął z więzień, kogo zrekrutował, ilu zginęło, zwłaszcza w rejonie Bachmutu i tam, tam to wszystko, i te straty plus to, ile mogło mu zostać, to w granicach maksymalnie 15 tysięcy mógł mieć, maksymalnie. Podobno w Afryce jest 30 tysięcy, tak? Nie wiem, czy... Nie ma takiej możliwości, żeby on tam miał aż tyle. Są tam tysiące, ale to w większości tak naprawdę dowodzą tym Rosjanie na poziomie, nie wiem, plutonu się to kończy, a dalej są lokalni, zaangażowani Afrykanie, do tego, żeby wypełniać czarno, czarną dosłownie robotę, często, więc tu bym nie szarżował. I naprawdę, cztery tysiące ludzi, z tego tysiąc jechało na w Moskwę, i to prawie, że doprowadziło do no, puczu, ale na pewno to wystarczyło, żeby pokazać, jak podatna na takie ciosy z nieoczekiwanej strony jest yy, władza jednego człowieka w Rosji i no to jest pełna kompromitacja systemu centralnej władzy w Rosji. Chyba się no, z tym zgodzimy. No tak, Placuj. ale to, panie, panie Kapitanie, to w takim razie dlaczego Prigorzyn nie został zlikwidowany? Bo jeżeli no, była to intryga Władimira Putina, który wypuścił trochę tutaj Prigorzyna, któremu się wydawało, że on dokona czystki w Ministerstwie Obrony Federacji Rosyjskiej, a potem został użyty do tego, żeby car opowiedział się po stronie złych bojarów, to teraz czemu temu buntownikowi się nic nie stało i on, jak gdyby nigdy nic, znalazł się w ogóle po drugiej stronie szachownicy tego ruskiego miru i tam y, ugościł go Aleksander Łukaszenka. No to jest no chyba zaskakujące. Teraz... Czy pana no, zas... zaskoczyło pana to rozwiązanie, bo. Nie, no nie będę udawał. Zaskoczyło mnie to, że tak to się potoczyło, aczkolwiek nie zaskoczyło mnie to, że Baćka jest takim cwaniakiem i tak się tu ładnie odnalazł. Bo że on takim cwaniakiem jest, to wiedziałem. Natomiast nie wiedziałem, że aż tak to fajnie zrobi. Ale to on się sam zaproponował Władimirowi Putinowi, czy Władimir Putin zadzwonił do niego, go o to poprosił albo wydał mu polecenie i z tego co mi wiadomo to właśnie Baćka sam w to bardzo mocno wszedł, bo znają się z Prigorzynem bardzo długo. I teraz, kto do kogo zadzwonił w sprawie pierwszy, czy Prigorzyn do niego, ty ratuj, bo ja już nie wiem, co mam z tym robić, czy Baćka, ty przestań, bo zaraz będzie większy problem. Bo pamiętajmy, te 200 kilometrów od Moskwy i jedynie zestrzelenie tego samolotu u 22 i tych sześciu śmigłowców. Bez żadnych konkretnych walk bezpośrednio wagnerowcy versus, no na przykład, nie wiem, WDW lub też Rosgwardia, spowodowało, że nie było tego, co byłoby czynnikiem, jak to się mówi, nieodwracalnym. Bo tego jeszcze nie było. I teraz to byłoby nieodwracalnym czynnikiem ofiary. Po właśnie obbiór? pełnozakresowa walka. Pełnozakresowa mhm. walka, że nie wiem, 100, z tej strony na stół, z tej strony wyżynanie walka o miasto i tym podobne, fizyczna likwidacja posterunków policji, posterunków kontrolnych tego, to by było trochę gorzej, bo no, to by się rozeszło mocniej. Tymczasem jechał gość w Marszu Sprawiedliwości, cały czas to podkreślał, a nie buntu przeciwko carowi i musiała, musiały być ostre targi. No i teraz jakiego rodzaju targi? Na pewno wiemy, że wywalczył amnestię dla swoich ludzi. Przynajmniej będą mieli wystarczająco dużo czasu, żeby zdążyć uciec. tak? To jest raz. Dwa, dla siebie wywalczył to, że musi zejść ze sceny, no ale wskazano mu owszem, może ograniczoną scenę na Białorusi, ale przy jego operatywności to. Fu, cóż. Prawie, że jak następca baćki, prawda? Niektórzy mówią. Trzecia rzecz, dalej będzie mógł działać w Afryce, bo co jest bardzo ważne i. Czysto pragmatyczne, Rosja jako państwo w tej, w tej Afryce nie może pewnych rzeczy robić, żeby się nie narazić na różnego rodzaju zarzuty. Tymczasem prywatna firma, która de facto reprezentuje rosyjskie interesy, to jest kompletnie inna sprawa. I zostawienie też tego, co już tam sobie grupa Wagnera w postaci tych koncesji, środków materialnych, dostępu do. Zasobów i rządów wywalczyła lub też no, załatwiła, stracić to byłoby kompletnie bez sensu. I tam ta grupa Wagnera, albo to, co na jej gruzach powstanie, jak najbardziej będzie działać. No i jeszcze się okazuje sam Utkin, czyli dowódca polowy wagnerowców ogłosił, że on odchodzi, ale zrobił to na fali, jak gdyby wielkiego rozczarowania wagnerowców Prigorzynem. Którzy poczuli się porzuceni przez niego, pomimo tego, że byli lojalni, że on ich zdradził w, w jakiejś mierze. No właśnie. I to ten, ten stary legion, tak zwany legion, czyli kadrowej kadrowi Wagnerowcy, to właśnie w dużej mierze to powiedzieli. Wielu z nich no, ma swoje zaszłości i problemy z armią rosyjską lub wymiarem sprawiedliwości, więc stracili trochę w tym momencie tej ochrony po tym, jak Prigozin na Białoruś i utkin. Już wiadomo, że tworzy nową formację. Pytanie teraz pod czyimi auspicjami? Czy to będzie przy FSB, czy przy GRU, czy też po prostu wyjedzie i będzie tylko i wyłącznie działał w Afryce, bo się pojawiło takie hasło, że podmiot malijsko-rosyjski może z tego wszystkiego jakiś tam powstać. No i na koniec sam Prigożyn, który w końcu tam się na tej Białorusi pokazał, no to... Z częścią swoich ludzi, zwłaszcza tych poniżej, czyli nieefektywni dowodzący, tylko zwykli, jakby to powiedzieć, żołnierze funkcji prostych w głównej mierze, tam się odnajdą i tam będą mogli funkcjonować. No ale przydzielenie parceli, jak to powiedział jeszcze, baćka ogrodzonej, można skorzystać, i życie w namiotach dla tych ludzi to chyba nie jest to, co im chodzi. No, i pytanie, czy pensje, jakie będą mieć teraz i ci, którzy pójdą do armii rosyjskiej, i ci, którzy pójdą na Białoruś, i ci, którzy będą w Afryce, czy będą ich zadowalały? Bo zjazd z kilku tysięcy dolarów pensyjki jako żołnierz Wagnera w Afryce, lub też nawet walczący w tej wojnie na Ukrainie, versus żołdzik żołnierza armii rosyjskiej, to tak. Mocny upadek. No właśnie, właśnie, więc jakaś grochówka w namiotach pod Mińskiem. A ich to rodziny, to... rodziny też. Przecież. A rodziny też. No właśnie, no więc tutaj chyba zdaje się, mieli tak jak pan, panie kapitanie to powiedział: trzy możliwości wyboru, bo chyba jeszcze niektórzy mieli możliwość wyboru do domu. Mogli wrócić do domu, tak? I w Rosji takie powroty do domu kończą się zazwyczaj albo szybką tiurmą, albo szybkim zniknięciem. Tak, właśnie, tak też myślałem, że właściwie ta opcja powrotu do domu to jest chyba żadną opcją w tym wypadku, więc jest opcja powrotu na front. No, gdzie też pewnie różne rzeczy mogą się wydarzyć w te, tych nowych jednostkach, do których zostaliby wcieleni, albo y, opcja wyjazdu na Białoruś, y, właśnie y, do tych namiotów z grochówką, razem z rodzinami, więc chyba taka y, y, słabe możliwości. A sam Prigorzyn, no właśnie, też ciekawe, że nie wiem, może, że nie chciał pojechać ani na, do Szwajcarii, ani na Kubę, ani może nawet do Afryki, gdzie może mógłby zostać kapitanem, kurcem. Jakimś, w jakimś założyć może jakieś własne państwo gdzieś tam w jakimś tajemniczym dorzeczu rzeki i tak dalej, jak w czasie apokalipsy ze swoimi oddziałami wagnerowsko-lokalnymi też na coś takiego się nie zdecydował. No i to tworzy zupełnie nową dynamikę sytuacji. Tworzy w ogóle zupełnie nową sytuację, bo czego pan się teraz spodziewa po tych żołnierzach, którzy są w tych namiotach i spożywają tą grochówkę i którymi teraz chyba rozumiem będzie opiekował się Baćka, dobry znajomy Prigorzyna, no ale to, to już tutaj no coś już wisi w powietrzu, bo teraz co ci żołnierze zrobią? Co zrobi Prigorzyn? Czy, czy dojdzie do jakichś niesnasek między nim a Łukaszenką? Czy Łukaszenka może otrzyma polecenie, żeby coś teraz zrobić z tymi wagnerowcami, którzy się znaleźli w tej parceli ogrodzonej? Czy oni gdzieś w ogóle ruszą? Teraz gdzie? Czy na południe na Kijów, czy na wschód na Moskwę, czy na północ, nie wiem, do Wilna, czy może jeszcze w ogóle nawet na, gdzieś na naszą granicę, czy ruszą na Baćkę? No, jaki tutaj scenariusze pan no przewiduje? Ja Bo to myśli... jest jakby nierozwiązana sytuacja cały czas. Takie odnoszę wrażenie i, 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 i beczka prochu. Y tu już się będziemy poruszać całkowicie w sferze przypuszczeń i y, jak mi się wydaje. Więc primo, Baćka powiedział, że również obywatele Białorusi mogą wstępować do tej organizacji, jeśli im nie przeszkadza y, spanie w namiocie i z karabinem pod poduszką, tak? Ale nie zabronił, to już jest ważne. Dwa, mając tego typu y, jednak fachowców od pewnych rzeczy, może chcieć wykorzystać ich do y, szkolenia swojej armii. Może. Jednocześnie w tej chwili no, Wagnerowcy na Białorusi to będą lekko uzbrojone formacje, czyli jego armia własna pod pancerzem, czy to czołgowym, czy BWP, będzie miała sporą przewagę nad tym wszystkim, gdyby doszło do jakichś powiedzmy przepychanek, lub też nieporozumień pomiędzy grupą Wagnera a siłami białoruskimi. Do tego wszystkiego nie ma nic gorszego niż żołnierz, który się nudzi, bo wtedy zaczynają się głupoty, zaczynają się nałogi, zaczynają się wypadki. Więc jakiś czas intensywnym szkoleniem, czy to własnym, czy armii białoruskiej, to się da wypełnić. No ale co potem? Oczywiście Białoruś ma większe możliwość kontaktu ze światem, również lotniczego, ponieważ jest obłożona sankcjami, ale jednak w jednak mniejszym stopniu niż Rosja, więc kwestia. Ładowania wagnerowców w i wysyłania do Afryki i jest możliwa. Więc myślę, że tutaj byłby spory transfer w tym zakresie możliwy. No i tam też pamiętajmy, tam ben, będą się generowały Priegożnowi pieniądze, bo Priegożyn, pamiętajmy, to jest sieć restauracji działająca w większości miast Rosji, to jest raz, której nie było słychać, żeby ktoś tam nagle wpadł, aresztował. Nie wiem, nie było też hasła o przejęciu tego nagle w, o, w ramach odszkodowania. Nie no, przecież śledztwo się tak naprawdę głównie przeciwko Prigożynowi zostało już umorzone. Jakieś tam kolejne niby delikatnie jest zrobione, żeby coś było, jakiś haczyk, no ale poza tym to nie bardzo. Czy te wszystkie budynki, które należały do Prigorzyna, zostały mu odebrane? No nie, no reklamy zostały, że tak powiem, zdziera się reklamy w tych różnych regionach. To wszystko. Co jeszcze? On musi z czegoś funkcjonować, żeby tym swoim płacić. Jeśli skończyły mu się kontrakty z Ministerstwem Obrony Rosyjskim, które no, jakieś pieniądze na pewno dawało za użycie jego sił w tych walkach na Ukrainie, no to musi mieć źródła inne, i te źródła są głównie w ramach usług na terenie Afryki. Więc. Tam, gdzie ma maksymalizację przychodów, tam też zmaksymalizuje swoją obecność, traktując tą Białoruś pewnie jako bazę szkoleniową, wypadową i tak dalej. Czyli powietrzny ale jest wysokie... most, most Białoruś-Afryka. Tak może być. Do tego dochodzi jeszcze to, że może Baćka chcieć go wykorzystać, aby mieć pretekst, że, przepraszam bardzo, ale to nie moje służby bezpieczeństwa pchają tych migrantów na polski płot na granicy, czy na litewski płot. Panie, ja nic o tym nie wiem. No, o, Wagnerzy to robią, no ale to przecież nie my. No widocznie no To wynajeli. jest bardzo groźny scenariusz z punktu tak. widzenia Polski, ten most, most powietrzny Afryka-Białoruś, bo, bo ten interes to może w taki, przy takim moście powietrznym rozkwitać. Wręcz. No niestety, z tym się trzeba liczyć, z tym ryzykiem. I tam będzie wiózł jego bojo, bojców, a z powrotem będzie przywoził migrantów. Pieniądz się będzie zgadzał, a on teraz no tak, będzie, nie będzie głodny przelotów, Bo w jedną tak? stronę Wagnerowcy, a w drugą... I teraz tak, na pewno grupa Wagnera nie zaatakuje granicy białorusko-ukraińskiej, która jest umocniona, a drogi wszystkie tak naprawdę zostały fizycznie przerwane, mosty zrzucone i tak dalej żeby potencjalny atak z terenu Białorusi drugi raz nie mógł się tak dobrze powtórzyć, jak to było w lutym 2022 roku. Bezpośredni atak na Polskę żadnych takich głupot Baćka nie popełni, bo wie z czym by to się dla niego wiązało. No Oczywiście można być osobą, której nazwiska, żeby nie popularyzować, przytaczał nie będę, która najpierw darła się w niebogłosy, że Polska to się zbroi Kupuje te czołgi, armaty, to wszystko, bo chce napaść na Białoruś, tak? Ktoś, kto mieszka w Polsce, niestety, ma polski paszport. A teraz, yy, niezależnie od tego, jak głupie było to pierwsze, to teraz mówi nową prawdę sobie objawioną, że no, te 8-10 tysięcy żołnierzy Wagnera, to teraz się Polska boi, bo oni mają większy potencjał bojowy niż polska cała armia. No to kompletny yy, idiotyzm kolejny. I to mówi ten sam facet, w niedługim od siebie odstępie czasu, no ale słabe umysły takie rzeczy kupują. No niestety, i trzeba takie rzeczy taką propagandę. Ciekaw w... jestem, kogo wykupują w komentarzach nasi widzowie, bo pewnie będą w jakieś <laughs> przypuszczenia. Ja przedam... tak, no, zostawiamy to naszym widzom. I rzecz kolejna: bardzo ważna pojawiło się, i to jest uważam, też wrzutka typowo z Moskwy, albo jak to mówią, z Ougino. Po to trafiły na Białoruś te wszystkie głowice taktyczne, nuklearne, żeby wziął je w rękę ten Prigorzyn i on będzie wiedział, co z tym zrobić, ale to przecież nie będzie wina Rosji. No i to jest kompletny blamaż intelektualny, jak dla mnie, dla każdego, kto to popularyzuje, bo co by nie rzec, zawsze Rosja dobrze pilnowała swoich. Znanych lokalizacji tego typu magazynów broni nuklearnej, i są tam systemy neutralizacji tych głowic, gdyby było coś nie tak, bez autoryzacji tego nie da się otworzyć drzwi, wyciągnąć, zastosować i tak, no, użyć to w ogóle, a nośniki to jest jeszcze inna rzecz. A, e... czyli, czyli obala pan tą tezę, że będą biegać tam jakieś bandy od Uralu po, <laughs> po Białoruś i będą się bawić głowicami jądrowymi. To w ogóle jest nierealne. To jest nierealistyczne, absolutnie. Dwa, Baćka aż tak głupi, żeby takie rzeczy zrobić nie jest, zwłaszcza, że właśnie jego pozycja niespodziewanie dla wielu potężnie się umocniła, bo się okazał być, jak to się mówi, tu Putin miał problem i nagle wchodzi Baćka cały na biało i rozwiązuje problem, tak? Nie ma bardziej no, Pana zdaniem on teraz wychodzi cały na biało jako no dosyć istotna figura w tym świecie ruskiego, ruskiego miru, bo okazuje się, że ledwo co przeżył po konsumpcji tych Herbatek. Dziwnych napojów i substancji, ale nie dość, że wrócił do zdrowia. To teraz wychodzi na główną scenę i okazuje się, że jest wszystkim potrzebny. Tak. Jest wszystkim potrzebny. Jeżeli będzie miał kogoś, kto musi, kto musi mu być wdzięczny za to, że tu może przetrwać, w strefie rosyjskiego Miru, a takim kimś w tym momencie jest Prigożyn i jego ekipa, no to ich lojalność może być dla niego całkiem dobrym towarem. I może też wykorzystać, się, jak już mówiłem, do wzmocnienia swojej armii, aby była bardziej efektywna, efektowna, i to jest prawda. Ponadto może zwalić winę na kogoś innego, kto będzie robił niepokoje na granicy. Litewsko-białoruskiej i białorusko-polskiej. A to osobiście mogą robić wagnerowcy, czy, czy kogoś przywiozą. No w zakładam... tym momencie myślę, że oni mogą podmienić funkcjonariuszy KGB białoruskiego, którzy dotychczas właśnie kierowali, instruowali i tak dalej. Teraz to wszystko będzie. No to my nie mamy z tym nic wspólnego. Nie da się na kamerze uchwycić pracownika białoruskiego KGB, który kieruje migrantami, co mają robić, albo daje im sprzęt do rzucania w Polaków. Teraz też będzie ktoś inny. To jest cwane. No ale czy też ci wagnerowcy nie mogą zagryźć tej ręki, która ich karmi tą grochówką w namiotach, czyli Aleksandra Łukaszenki się na nim nie zemści? To jest człowiek, który już przetrwał tysiąc razy różne, różnego rodzaju kombinacje Ruskiego Mira, i już wydawało się, że będzie po nim. No ale teraz niczym Konrad Mazowiecki, niektórzy tak mówią, sprowadził sobie no, krzyżaków, zakon wojowników, swoich tak, swoich krzyżaków, Wagnerowców, i oni za chwilę no, rzucą się na tą rękę, która ich karmi, czy mogą się rzucić. No, i czy takiego scenariusza pan nie rozważa? I na ile on jest prawdopodobny, że, że zwrócą się przeciwko swojemu gospodarzowi teraz? No, taki scenariusz jest prawdopodobny i wcale bym się nie zdziwił, gdyby w tym wielopoziomowym e, sękaczu e, w ramach, jakby to powiedzieć, możliwości rehabilitacji się dla Prygorzyna, w sytuacji, gdy Baćka próbuje. E, Trochę znowu grać na swoją niezależność, gdyby przyniósł głowę baćki na tacy razem z zawiadywaniem Białorusią Putinowi. To jest możliwe, ale myślę, że tutaj trzeba będzie obserwować jedną rzecz. Czy rzeczywiście ten obóz w takim wymiarze dużym powstanie, czy będzie tak duży, czy przepływ tych Wagnerowców z tej głównej bazy do Afryki będzie taki, że będzie się ich liczba zmniejszać? Czy też będzie utrzymywał prigorzyn to w takiej ilości? Jeżeli będzie utrzymywał w dużej ilości, to to ryzyko rzeczywiście będę uważał, że jest dla baćki. Jeśli będzie stale zmniejszał tą obecność, a ewentualne szkolenie nowych to, to nie jest jednak ta sama siła, co doświadczeni żołnierze, przepraszam, doświadczeni najemnicy, no to to ryzyko dla baćki będzie mniejsze, ale baćka ma wystarczająco dużo sił, żeby sobie poradzić. Z taką ekipą, aczkolwiek no, działania partyzanckie kilku tysięcy dobrze wyszkolonych i uzbrojonych, nawet broń lekką, najemników, są w stanie rozłożyć Białoruś na łopatki, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa. I na pewno bardzo dobrze o tym Baćka wie. No właśnie, to są chyba takie scenariusze jednak wszystkie dosyć niepokojące z naszego punktu widzenia, no bo one oznaczają, że Białoruś przestaje być takim no jakimś powiedzmy dziwnym państwem, gdzie ten Łukaszenka już tam ledwo co dyszy, konsumuje jakieś napoje, idzie do szpitala, potem niczym Frankenstein wychodzi. No ale to wszystko było takie nawet miało pewien swój taki dziwny urok, może było to jakaś pewnego rodzaju no, zabawna sytuacja, ale tam się nic na tej Białorusi szczególnego nie działo. A tutaj te scenariusze: no to albo powietrzny most Afryka-Białoruś, albo jakieś możliwości destabilizacji, albo w ogóle jakaś rozruba na Białorusi. No i teraz, czy w ogóle mogą próbować wrócić do Moskwy stamtąd, bo to też jest jakiś kierunek. Czy to jeszcze jest w grze? Taki scenariusz. Znaczy, jako zorganizowana firma i formacja, wątpię, żeby mieli e, powrót. E, są już też informacje pierwsze oprócz Surowikina o tym, że zaczęły się czystki, bo pamiętajmy to, co lekko tylko narysowaliśmy, że możemy mówić, ale teraz trzeba do tego wrócić. Putin wykorzystał to wszystko do tego, żeby zrobić e, stres testy, stres testy dowództwa wojskowego którzy generałowie, które jednostki od razu deklarowali mu lojalność, mu, nie ministerstwu, tylko jemu, którzy yy, gubernatorowie obwodów deklarowali lojalność względem Moskwy i Putina, a którzy nie, a tu mamy tylko 5 na 40 około i zaczyna się fala czystek w chwili obecnej, yy, czy to w centralnej administracji, czy wśród generalicji rosyjskiej, i to oczywiście będzie miało wpływ na zdolność planistyczną i funkcjonowanie armii rosyjskiej w tej wojnie. Tylko pytanie, jak długo to będzie trwało. Wracając jeszcze do tego, co z samym Prigożynem, bo no, on ma w tej chwili, jak na to nie spojrzeć, tarczę strzelecką na plecach, na piersi, na czole, z tyłu, głowy, wszędzie. Każdy tak myśli. Zasadniczo to jest słuszne, słuszna koncepcja. I dlatego będzie siedział albo na tej Białorusi, tak długo jak to możliwe, albo w Afryce. Ale na pewno w otoczeniu Prigorzyna byli agenci FSB odpowiednio zakamuflowani cały czas. Nie wierzę w to, żeby w takim kraju było inaczej. Pomimo całej tej lojalności większości ludzi, którzy albo się właśnie z armią rosyjską pożegnali w jakichś tam niejasnych okolicznościach, albo też mieli swoje kłopoty z prawem, i przez to. Musieli z armii rosyjskiej odejść, albo też po prostu mieli kłopoty z prawem, i dlatego do grupy Wagnera w ogóle trafili z całkowicie cywilnej przestrzeni. I tutaj tych, tych spraw też nie wolno zapominać. Jest możliwe, że całkiem szybko mu się zdarzy to zejście, bo no, ktoś, kto tak ośmieszył Putina, no to na pewno na niego jest takie coś przygotowywane, choć uważam, że no, nie ma innej możliwości. To jest. To jest Rosja, przecież. Azja... W tym złym, słowa znaczeniu, stepowe, azjatyckie zwyczaje są cały czas w modzie. Z drugiej strony, on ma tak głęboką potrzebę pokazania, że jest przydatny, że może zrobić bardzo dużo rzeczy, które Rosji się mogą podobać w najbliższym czasie. Czy to na Białorusi, czy w innym miejscu, czy nawet w samej Afryce. No właśnie, no to tutaj wydaje się, że rozgrywka będzie niezwykle interesująca i zobaczymy, jakie będą kolejne ruchy Prigorzyna i czy w ogóle będzie mógł je wykonywać. To się wszystko okaże. No, ale teraz może przenieśmy się na Ukrainę i na pola bitewne Ukrainy, co tam się wydarzyło, i czy Ukraińcy dostali jakieś okienko, jakąś szansę, żeby posunąć się. Trochę do przodu, przynajmniej tak wynika z ostatnich komunikatów Wołodymira Zeleńskiego, że Ukraińcy posuwają się na wszystkich frontach, ale no, czy to jest taki urzędowy optymizm, czy jednak ten chaos, który zapanował, czy on jednak zrobił różnicę? No chyba musiał zrobić jakąś różnicę, przynajmniej jeżeli chodzi o morale żołnierzy rosyjskich, którzy tam walczą na froncie. Jak to wygląda z punktu widzenia. Teraz Ukrainy pana zdaniem, panie kapitanie, i czy Ukraińcy wykorzystują tą szansę, czy teraz te szanse się dopiero pojawią? Zanim dojdziemy do szans, to troszeczkę wstępu. Od jakiegoś czasu Prigorzyn, po pierwsze mówił z szacunkiem o żołnierzach ukraińskich, że umieją walczyć i walczą, tak jak walczą. Następnie już niedługo przed, tą, przed tym buntem yy w ciągu chyba dwóch lub trzech tygodni zaczął wrzucać informacje, które na przykład podawały całkowicie inną, inny przebieg wypadków, na przykład z roku 2014, że nie było wielkiego zwycięstwa rosyjskiego pod Debalcewę, bo coś tam, coś tam, tylko że Ukraińcy się w porządku, w, w dobrze zorganizowany sposób wycofali, a nie zostali rozbici w drobny mak i że walczyli, co było też... No pierwszym tego typu przyznaniem kogoś związanego, wtedy identyfikowanego z władzą rosyjską, że walczyli z kadrowymi jednostkami armii rosyjskiej, a nie z milicjami doniecko-ługańskimi. Potem okazało się, że e, krytyka dalsza, czego nie było prawdziwego, obalił wiele bardzo silnych punktów rosyjskiej propagandowej narracji. Która tyczyła się lat 2014 do dnia dzisiejszego. I to yy, zacząłem to mówić, kurde, no to chyba jakieś są konszachty pomiędzy Budanowem, czyli trochę legendarnym szefem wywiadu ukraińskiego. A dlaczego a legendarnym? Trigozynem. Czy już legendarnym? E, czy... Już legendarnym, już legendarnym ze względu na jednak wysoką skuteczność, jaką się wykazały służby ukraińskie. Jeżeli chodzi o wywiad, zwłaszcza to, jak on sobie poradził z usunięciem tej agentury rosyjskiej, która w tym przecież była przed 2014, tak naprawdę było. No i sprawność działania pod wieloma względami jest w tej chwili, powiedziałbym, że przykładowa wręcz tego wywiadu. Dalej to te kontakty, no to nawet się pojawił taki mem z tą czapeczką w ukraińskim kamuflażu, że nałożą na Prigorzyna, a po jego wolcie spod Moskwy, no niestety zamiast tej czapeczki pojawiła się w ukraińskiej łapce raczej coś, co wygląda jak młotek, którym dyscyplinował swoich ludzi przecież, tak? W nie tak dawnym czasie. I teraz ta Ukraina. Jak zareagowali? Pierwsza doba tego, co się działo, nie było widać żadnego ani większego ruchu i parcia sił ukraińskich w ofensywie, ani też nie było widać, żeby rosyjskie wojska w jakimś stopniu mocno się dezorganizowały w swoich działaniach. Tego nie było widać. Owszem, jeżeli chodzi o kwestie morale, przez to, ile jednostek się Wagnerowcom poddało, jak szybko opanował stolice okręgu wojskowego razem z całą, całym kompleksem budynków dowodzenia, Tegoż okręgu, wszystkie magazyny, kontrola zasobów. Jeżeli przyjąć, że trzy główne ośrodki administracyjne, cywilne, trzymają zaopatrzenie dla wojsk rosyjskich walczących na Ukrainie, i to były idąc od południa: Rostów nad Donem, potem Woronerz, potem Biełgorod. Niektórzy mówią jeszcze, że po Białgorodzie Kursk, ale to ja na tej samej osi bym powiedział, zostawił. To w tym momencie dwie trzecie. Dwie trzecie. Strumienia przepływów zaopatrzenia dla rosyjskiej armii walczącej było pod kontrolą wagnerowców. No i to już było groźne. Czy takie coś mogło mieć wpływ na funkcjonowanie armii rosyjskiej? Jak najbardziej tak. I zwróciłem tutaj na to uwagę ja w niektórych, czy to w live'ach naszych z kolegami, czy też w innych miejscach, że na pewno w pierwszej dobie zaczęły być jakieś. Niedociągnięcia i kłopoty w funkcjonowaniu tego zaopatrzenia, bo Rosjanie nadal nie mają logistyki jako takie, tylko zaopatrzenie i kwatermistrzostwo no, dla to... jednostek rosyjskich, ale zaraz po zakończeniu swojej, prawda, peregrynacji co powiedział Prigorzyn, że zadbał o to, żeby nie było żadnych przerw w dostawach. I to wszystko działało nieprzerwanie, co też pokazuje, że no, ktoś, kto robi bunt albo pucz, to by to przerwał jednak zaopatrzenie, żeby zwiększyć nawet siłę swojego oddziaływania względem centrali, z którą się prawda, yy, naprawiają wzajemnie. No on choć z drugiej strony on się przedstawiał jako ten, który narzekał na to zaopatrzenie, jak, jak pan to określił. No, zgadza, nawet potrafił sobie je sam brać. Jak go nie dostawał, ale też się pojawiła informacja, że on tak naprawdę robił tą gierkę tygodnie wcześniej, no bo tu już się buduje, że on od sześciu chyba tygodni planował taką operację. Prasa zachodnia, co niektóra pisze, że on to planował od tygodni i amerykański wywiad o tym wiedział. Szczerze mówiąc, bardzo, ale to bardzo w to powątpiewam. tu było zbyt wiele elementów takich, jak to się mówi, ad hoc, improwizowanych. Bym uwierzył w to, że on takie coś planował od wielu tygodni, i że informacje o tym nie przeciekły, by w takiej sytuacji do FSB, czy też do GRU, i coś by z tym nie zrobiono. Więc moim zdaniem, to jestem sceptyczny do takich opinii. Ale idąc dalej tropem ukraińskim w tym wszystkim, na koniec tej pierwszej doby, tuż, praktycznie przed tym, jak prigorzyn ogłosił, że. Cofa się spod Moskwy, ogłosili, że uderzają na wielu kierunkach i że notują jakieś tam postępy. I w niektórych miejscach rzeczywiście są dane potwierdzające to, że pojawiła się większa ilość rosyjskich żołnierzy poddających się bez walki. Ale to nie miało wpływu, według danych, które posiadam, na istotnego wpływu na żadnym kierunku. Na głębokość tego włamania potencjalnego lub też prawdziwego sił ukraińskich, i powiedziałbym, że Ukraińcy owszem, spróbowali podobie skorzystać na tym zamieszaniu, ale z jednej strony nie zdążyli, a z drugiej strony, jakby to powiedzieć. Za mało czasu może upłynęło. Za mało czasu upłynęło na to, żeby pogłębiły się te problemy rosyjskie. Mm -hmm. No, gdyby to potrwało, może, nie wiem ile, ile yy, uważa Pan, pani Kapitanie, że powinno to potrwać, żeby... Powiedzmy, że uważam, że jednostki będące w styczności mogą mieć zaopatrzenie różnego rodzaju, ale łącznie z amunicją na maksymalnie 72 godziny. Nie są w stanie bez poważnych robót inżynieryjnych, które ściągnęłyby artylerię oczywiście ukraińską, takich zapasów utrzymywać większych. Gdyby to no trwało tak. więcej niż trzy dni, mogłyby być z tego większe efekty. No właśnie, trwało to 24 godziny, czy coś około 24-36 no, godzin. Więc... 36 maksymalnie, a, tak. A. Więc no, jednak nie, 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 nie miało to takiego wielkiego wpływu na funkcjonowanie tej całej machiny wojennej. No dobrze, ale to jak w takim razie będą teraz wyglądać działania prowadzone przez Federację Rosyjską? Bo jednak tutaj chyba też się trochę zmieni. Już abstrahuję od, od, od tego morale. No, które chyba jednak musi spaść. Bawie, bawie. To, to chyba co do tego wszyscy się zgadzamy. No ale teraz chyba też na froncie, jak rozumiem, zabraknie wagnerowców jako formacji, bo jednak oni, pan chyba zdaje się, też pozytywnie się o nich wypowiadał o ich wartości bojowej, więc oni już na tym froncie walczyć nie będą. Zostaną wcieleni i rozpuszczeni po innych jednostkach, no ale to chyba też już nie jest to samo. Część, nie wiem czy pojedzie do domów, no może i tacy się też znajdą, którzy wybiorą taką opcję, ale to pewnie i tak oznacza albo powrót na front, albo jakąś inną opcję. Część pojedzie na Białoruś czy do Afryki, to już omówiliśmy. No i jak teraz będzie wyglądać Federacja Rosyjska na tym froncie, bo z jednej strony czystki w Moskwie. Nie wiem czy spodziewa się pan jednak dymisji usunięcia Gerasimowa i Szojgu. Szojgu niegi tak. Szojgu niegi tak, ale tam no, będą zmiany personalne. No i teraz, co Ci Rosjanie pokażą na froncie po tym całym zamieszaniu? Bo przez te 400, no prawie 90 dni, no też nie był to jakiś, umówmy się, imponujący performance. I czy teraz będzie lepszy, czy, 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 czy wręcz przeciwnie? To, co dotychczas w działaniach zaczepnych Ukrainy się nie udało, to wymuszenie na Rosjanach użycia rezerw szczebla strategicznego a co najmniej operacyjnego powiedzmy tegoż frontu czyli pierwszej armii pancernej gwardii która jest gdzieś na zapleczu na wysokości jak jest Kreminna i Sfatowe gdzieś tam na północny wschód od tego rejonu oraz szóstej armii która jest znacząco jednak słabszym związkiem operacyjnym niż ta pierwsza armia pancerna gwardii w związku z powyższym Wciąż Ukraińcy mają około 20 brygad gotowych do użycia, których jednak jeszcze nie użyli, a my nie wiemy, na jakim by to mogło być kierunku, ale no, Pierwsza Armia Pancerna Gwardii w sile trzech dywizji, w tym dwóch pancernych, jednej zmechanizowanej plus jednej brygady jeszcze samodzielnej zmechanizowanej, przyjmijmy, że umownie czysto. Brygada rosyjska równa brygadzie ukraińskiej. To znaczy, że mamy tutaj do czynienia z dziesięcioma brygadami rosyjskimi ciężkimi, artyleria organiczna tych związków taktycznych, zarówno brygad, jak i dywizji oraz jeszcze szczebla armijnego, czyli bardzo duże siły, versus miks i ciężkich, i lżejszych brygad ukraińskich, około 20, które w tym momencie, gdyby doszło do boju tej formacji, przede wszystkim I Armii Pancernej Gwardii z odwodami ukraińskimi, no byłby to bardzo ciężkie dla obydwu stron bardzo ciężkie i kosztowne walki. I teraz, skoro w czasie tego całego zamieszania ta pierwsza armia pancerna Gwardii nie ruszyła się nigdzie, to znaczy, że nie było zagrożenia takiego, aby tą formację, ten związek operacyjny ruszać. Ściąganie różnych sił do potencjalnej obrony Moskwy. Tam gdzieś się pojawiły jakieś abstrakcyjne liczby, że 40 tysięcy żołnierzy ściągnięto. No ja takich informacji nie mam. W Moskwie podczas tych wszystkich prigorzynowych peregrynacji była brygada e, specnazu GRU, plus jeszcze jednostki różnego rodzaju przeciwlotnicze, elementy te stałe garnizonu. No. Kilkanaście tysięcy, może by się zebrało, a jakieś 60 samolotów, które czekały na lotniskach na komendę, żeby natychmiast atakować Wagnerowców. No jest to możliwe, żeby było różnego rodzaju zbieranie na tych samolotów, ale, ale użyte nie zostało. To jest teraz przez Rosjan sobie tam wyjaśniane. Natomiast nie na pewno 40 tysięcy żołnierzy, zwłaszcza z ciężkich formacji pancernych lub zmechanizowanych, miałoby czekać na Wagnerowców w obronie Moskwy. Aczkolwiek bardzo ważna kwestia, co podkreślałem w innych wypowiedziach. Pierwszy raz od II wojny światowej. Kantemirowska i Tamańska Dywizja czyli te kremlowskie, pałacowe dywizje, zarówno paradne, jak i zawsze będące w gotowości do ochrony władzy w Moskwie, po raz pierwszy od tego okresu były nieobecne w swoich miejscach stałej dyslokacji. I to było pewną szansą dla Prigożyna, z której nie skorzystał. Natomiast nieuruchomienie przerzutu tych sił oznacza, że one miały cały czas inny cel, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie, i jeszcze nie było takiej potrzeby zdaniem naczelnego do, rosyjskiego dowództwa. Czyli ciągle oni czekają... Byli? Oni byli na oni... froncie. Nie, nie, nie. Oni są nie w styczności z wojskami. Oni oberwali. Mhm. Te jednostki mocno oberwały. Chyba ostatnie tam naprawdę mocne stłuczki mieli w rejonie Browarów. Tam ta pierwsza armia pancerna gwardii oberwała. I straty mogły sięgać nawet 40% w, w brygadach, które walczyły. W związku z powyższym ona musiała być odtwarzana. Jakość tego tworzenia trudno mi jest w tej chwili ocenić. Sprzęt, no sprzętowo, brakuje nam czołgów typu T-90, które jechały, naprawdę jechały z zakładów remontowych lub z zakładu produkcyjnego, i na froncie ich zbytnio nie widzimy. Gdzieś one na trasie zostały zaabsorbowane, i tu stawiam na to, że może to być właśnie ta pierwsza armia pancerna gwardii, która te czołgi T-80 zmodernizowane oraz T-90 mogła wciągnąć, aby uzupełnić swoje straty i ich nie widać. A to jest, przypomnę jeszcze na koniec wątku o tej pierwszej armii pancernej gwardii, związek operacyjny, którym Rosja cały czas straszyła od co najmniej 10 lat Europę, bo nikt inny nie ma Dwóch, teraz trzech dywizji ciężkich, pancernych i zmechanizowanych w jednym miejscu, gotowych do prawie natychmiastowego użycia. Nikt oprócz Rosji w Europie. Mm -hmm. No dobrze, to tutaj rzeczywiście sytuacja też jest dosyć, dosyć ciekawa. No i musimy chyba również zapytać o NATO, no bo szykowany jest ten lipcowy szczyt w Widnie, a winno. Jest w niedalekiej odległości od Mińska. Nie sądzę, żeby tam próbowali ten szczyt NATO w Wilnie zdestabilizować Wagnerowcy, no ale generalnie, w jaki sposób teraz powinno zareagować NATO czy państwa zachodnie na to, co się dzieje, może nie tyle już nawet na samym froncie, tylko również i na Białorusi i Federacji Rosyjskiej, czy obserwować tutaj rozwój sytuacji, czy jakoś próbować działać. Jakie pan widzi tutaj potencjalne możliwości działania? Bo zdaje się, że już Litwa zaczęła zabiegać o wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Tam swoją pomoc deklarują, zdaje się, Niemcy, jeżeli będzie zbudowana odpowiednia infrastruktura. Nie wiem, czy pańskim zdaniem to oznacza, że Niemcy teraz wracają już, czy w ogóle stają się jakimś krajem który jest rzeczywistym gwarantem bezpieczeństwa, czy krajem eksportującym bezpieczeństwa, albo przynajmniej próbującym się tak pokazać. No co tutaj będzie się działo w tym świecie NATO, w świecie zachodu w związku z tą sytuacją? Czy będziemy i czy powinniśmy spokojnie się temu przyglądać i nie reagować, patrzeć, jak rozwija się sytuacja? No czy jednak jakieś ruchy przedsięwziąć? Nie wiem, czy ta wschodnia flanka NATO, czy może. No, pewnie takie rzeczy, które trzeba by choć to, to nie są jakimś przedmiotem oficjalnej i otwartej dyskusji, ale, no ale co to zmieni na zachodzie i w samym NATO, zwłaszcza przed tym szczytem, i może nawet w trakcie tego szczytu. Ja zacznę od samych Niemiec. Pierwsza deklaracja dotyczyła... się Pan z tych Niemiec jako gwaranta czy eksportera bezpieczeństwa. No właśnie. Zaraz decyzji. powiem. Niemcy obiecały swego czasu brygadę. Brygadę ekspedycyjną na potrzeby litewskie, która miałaby tam być, po czym stwierdziły, że no nie, no to będą w stanie ją wysłać w ciągu 30 dni od momentu, kiedy będzie potrzebna. To bardzo zrzedły miny wtedy w Wilnie. Teraz tak naprawdę bardziej zbliżyli się do tej wypowiedzi drugiej o 30 dniach, raczej to potwierdzili, a kwestia zbudowania infrastruktury, w której mogliby godnie żołnierze niemieccy bytować, szkolić się i tak dalej, to jest fajny, fajny parawan dla pewnej niemocy sprawczej, jeżeli chodzi o organizacyjne zdolności armii niemieckiej, co powiedział sam Generalny Inspektor Niemieckich Sił Zbrojnych w wypowiedzi no, nie dalej niż dwa miesiące temu. To jest bardzo duże wyzwanie logistyczne, organizacyjne i dowódcze dla Niemiec, żeby taką brygadę wystawić, a zwłaszcza gdyby miała być na stałe na Litwie. Ale Dlatego... zdaje się, że Wagnerowcy gdzieś tam są w tych namiotach pod Mińskiem nie wiem w jakiej sile czy 4000 osób, czy więcej. A tu co nie ma infrastruktury, żeby oni mogli przyjechać? To jest taki problem? No na nie ma infrastruktury. No. No. no, jeżeli żołnierz niemiecki ma przebywać w odpowiednich warunkach na stałe, to nie, mo to nie mogą to być A. namioty. Okej, okay, rozumiem. Okay. Tylko już infrastruktura stała. Plus pamiętajmy, dla całej brygady to trzeba też obiekty szkoleniowe. Bo oni, żeby nie zgnuśnieli, to muszą się szkolić i jest potrzebny jakiś poligon. Czyli jest całe miasteczko trzeba duży. im wybudować. No powiedzmy, że coś takiego. Na tą chwilę takich rzeczy nawet do końca sama Litwa dla siebie nie robi, chociaż rozbudowuje w tej chwili intensywnie swoje siły zbrojne. Kiedyś mieli jedną brygadę improwizowaną w dużej mierze, ten Żelazny Wilk. Potem elementy, które szkolili we współpracy z Polską w Lit, Pol, Ukr brygadzie. A teraz tak naprawdę formują dywizję. W tym jedna brygada będzie jednak składała się z rezerwistów, czyli nie będzie na stałe funkcjonowała jako armia zawodowa, tudzież kontraktowa ta jednostka, ale coraz bardziej zwiększają liczebność i co więcej, wiedząc, co się sprawdziło na Ukrainie, absolutnie nie słuchając różnych konceptualistów, Chcą nawet tworzyć własne siły pancerne. I tutaj liderem eksportującym bezpieczeństwo w tym wypadku najprawdopodobniej będą Niemcy, bo Litwini zaopatrują się w Niemczech w dużej mierze. Łotwa i Estonia zapewne pójdzie, jeśli deklarują wstępnie ten sam szlak, również i tu nabędą chyba jakieś leopardy. I w tym momencie, w tym najsłabszym pod tym względem punkcie. Flanki wschodniej NATO, okaże się, że będzie co najmniej ekwiwalent hmm, w tych trzech państwach ze dwóch, jak może nawet nie trzech brygad ciężkich z czołgami w ciągu najbliższych pięciu, sześciu lat. To jest coś, czego Rosja nie spodziewała się, że to się może zdarzyć, że budżety tych krajów takie coś mogą udźwignąć, a jednak to się właśnie na naszych oczach będzie teraz działo. Co jest sygnałem tego, że Umiesz liczyć, licz na siebie, mówią państwa bałtyckie, i jak najbardziej jest to też yy, zgodne z tym, co w chwili obecnej robi Polska. Umiesz liczyć, licz na siebie. Musimy mieć na tyle mocną armię, żeby wszyscy inni chcieli nam pomagać i się z sojuszniczych zobowiązań wywiązywać, i żebyśmy byli odpowiednio mocnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. I to jest chyba najracjonalniejsza ścieżka, ale nie wolno zapominać też o tym, że. Reszta Unii Europejskiej i europejska część NATO to są też tacy partnerzy, z którymi należy współpracować i również mieć odpowiednio silne więzy z przemysłem, europejskim przemysłem zbrojeniowym, i tutaj trzeba odpowiednio racjonalną politykę w tym zakresie prowadzić. Czy dalej w związku z tym Niemcy będą eksporterem bezpieczeństwa? Określanym bardziej od strony, nie że producent sprzętu, bo z tą produkcją sprzętu u nich w tej chwili jest dużo. No może będą słabo. eksporterem sprzętu, a nie eksporterem bezpieczeństwa. I powiedzmy, że prędzej są w stanie odbudować pojęcie bycia eksporterem sprzętu niż eksporterem bezpieczeństwa, bo ich armia została w ostatnich 30 latach no mocno okaleczona, podobnie jak nasza, ale pod względem ilości sprzętu sobie, no my może gorszego, starszego sprzętu radziliśmy lepiej niż Niemcy. No potencjały ilościowe czołgów w armii niemieckiej to oni walczą o to, żeby mieć w tej chwili chyba 310 czy 330, łącznie z tymi na przechowywaniu długoterminowym, podczas gdy Polska miała samych czołgów typu szeregu T-72 700 sztuk. No nieważne od tego jaka była ich kondycja, ale tego było, plus 200, 232 czołgi znacząco lepsze, modernizowane, czyli PT-91 oraz no, w dwóch brygadach mieliśmy niemieckie Leopardy, czyli byliśmy pod tym względem o wiele w lepszej kondycji, ale organizacyjnie Niemcy mają swoje talenty, tylko że skala potrzeb finansowych w Niemczech jest x-krotnie większa niż u nas i może tam niektórzy te hasło Bundeswera, w ruinie no się śmiali, ale bez przesady. Marnarka wojenna być chyba Niemiec 100 miliardów euro chyba. Tak, I to się okazało, mówił, że uwzględniając wszystko, inflację, uwzględniając inflację to już mniej, tak? bo tam wyszło, że wtedy 80 kilka miliardów efektywnie, ale to jest za mało na wszystko i tak naprawdę pozwoli tylko na pewne rzeczy, a gdzie wielkie zakupy, amunicji gdzie wielkie zakupy uzbrojenia, gdzie restytucja wielu jednostek, odbudowa, rozbudowa, rozwinięcie. I tu Niemcy mają wyzwanie na najbliższe 10 lat. Ale to może dobrze, a czy, czy Pan, pani Kapitanie, nie uważa, że to może lepiej, żeby Niemcy byli eksporterem czołgów, ani ekspor czy eksporterem broni, a nie eksporterem bezpieczeństwa? Może lepiej będzie, jak coś od nich kupimy, e jakiś sprzęt, Niż jak oni odbudują no, swoją armię. My nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie tym rysem historycznym mm -hmm. na relacje z Niemcami. My musimy patrzeć na to, że musimy mieć za sobą sojusznika, który będzie w stanie wysłać w razie czego do nas faktycznie jakieś jednostki, które wesprą nas, gdyby doszło do potrzeby obrony naszego kraju. I Patrzenie tylko historycznie, że jak Niemcy są za mocne dla nas, to jest to zawsze źle, tu się zemści. My musimy już grać bardziej drużynowo jako członek Unii Europejskiej, jako członek NATO i patrzenie tylko przez pryzmat zaściankowej, trochę takiej wsobnej polityki, nacechowanej tylko pamięcią, albo Niemcy nam mogą być e, e, ścielec w plecy, się nie sprawdzi. No dobrze, w, w, ale jeszcze może spuentujmy to tym, tym szczytem NATO. Co takiego NATO może zrobić i w ogóle obóz państw zachodnich, wliczając to Niemcy i Polskę, no w tej zaistniałej sytuacji? Czy po prostu należy czekać i obserwować sytuację, patrzeć na to, w którym kierunku ona będzie podążać? No, czy coś już teraz trzeba zacząć robić? No bo. No właśnie, no, bo jeżeli rzeczywiście któryś z tych scenariuszów, o których tutaj rozmawialiśmy, zacznie się materializować, no to będziemy mieli albo jakiś most powietrzny Afryka-Białoruś, albo jakieś ruchawki, zamieszanie za wschodnią granicą. No i co w tej sytuacji możemy zrobić? Część rzeczy się już dzieje. Od momentu, kiedy wiadomo było, że ta wojna na Ukrainie się zdarzy. Poziom monitoringu z powietrza, wszystkiego, monitoringu z kosmosu i monitoringu prowadzonego na lądzie skokowo wzrósł. Więc tak naprawdę na pewno będzie utrzymanie monitoringu tego wszystkiego, bo z powodu tego, że rosyjskie jednostki z Białorusi atakowały, Białoruś jest w pełni objęta tym projektem monitoringowym przez wszystkie kraje NATO, Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, a nawet jeszcze należącą do NATO Szwecję, bo jej samoloty w rozpoznania radioelektronicznego latały cały czas niezależnie od natowskich, a że pewnie przekazywały też w trybie online wszystkie informacje do NATO, to tego raczej jestem pewien. Więc to już się dzieje więc permanentny monitoring, obserwacja, oczywiście zintensyfikowanie działań wywiadowczych. Oraz w państwach sąsiadujących z Białorusią kontrwywiadowczych, czyli zwłaszcza Litwa i Polska. Do tego wszystkiego podniesienie poziomu bezpieczeństwa samej granicy, to też się dzieje. No, ten płot też swoją robotę już jakąś robi. Bariery elektroniczne, które są w nim właśnie też w tym momencie powiedzmy rozbudowywane, też będą miały swoją robotę. Więc tu jest efekt. Teraz tak. Czego się można spodziewać? Prostych metod destabilizacji. I to jeden ze scenariuszy, których ja obawiam się bardzo. I to nie jest, że ja już w tym momencie powiem coś, co podpowiadam złego Białorusinom, co mogliby robić, bo prace w tym zakresie już były jakieś prowadzone. O co chodzi? No, przykłady baloników, które poleciały sobie nad Polskę z Białorusi, pokazują, że w ten sposób można wpłynąć destabilizująco na polską opinię publiczną i gospodarkę, bo takie baloniki poniesione odpowiednio przez wiatr, mające ładunek, który będzie powodował pożary, pożary lasów, pożary pól, na których dojrzewało już zboże, mogą być bardzo destrukcyjne. I to oczywiście wpłynąć może masowo na poziom pewnej paniki, histerii w społeczeństwie polskim i takich rzeczy należy się obawiać, bo oczywiście Maćka powie to nie ja, to Ktoś gdzieś był, przysłowiowi w tym momencie wagnerowcy takie baloniki wypuścili, ale przecież to nie była broń, to nie był atak, nie to, nie tamto. Takich rzeczy się może zdarzyć dużo. Na to musimy mieć baczenie, bo od dłuższego czasu wszystkie wielkie pożary, czy to w Stanach, pożary lasów, w Hiszpanii, uznawane są przez służby, że one nie są przypadkowe, były elementem na przykład oddziaływania dżihadystów. Czyli terroryzmu islamskiego w tych państwach. To jest bardzo łatwy sposób na destabilizację, na wielkie straty materialne, na terroryzowanie społeczeństwa, tak? na odwracanie uwagi od innych ważnych rzeczy, a przede wszystkim to potężnie generuje koszty. A w krajach demokratycznych, no niestety, w pewnym momencie zawsze każdy musi tą monetę sprawdzić z dwóch stron, czyli stać go na to, żeby ją wydać. A jest to niezwykle tani sposób dla takich autorytarnych reżimów, by te koszty po stronie demokracji generować. I ten monitoring musi być prowadzony, działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze jak najbardziej też. I to, że akurat Polska rozbudowuje w chwili obecnej ten pas jednostek wojskowych przy naszej wschodniej granicy, jak najbardziej jest czynnikiem słusznym, bo na wszelki wypadek, takie siły tam mieć należy. No właśnie. Najwyraźniej wynika z tego wszystkiego, że w światowej polityce i w tych, co dzieje się za naszą wschodnią granicą nie tylko na Ukrainie, a na Białorusi wakacji nie będzie. Nie. To zdecydowanie. No i cóż, bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Pogadaliśmy. No, dobrze ponad godzinę. Bardzo dziękujemy panie kapitanie za tą rozmowę. Bardzo dziękujemy dziękuję państwu dziękuję. za uwagę. Dziękujemy za wsparcie, czy to poprzez YouTube, czy także Patronite, który bardzo z kapitanem Lisowskim lubimy. No i cóż, wakacji nie będzie, przynajmniej w globalnej polityce i w tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jedną i drugą. No, ale może Państwo miło jeszcze spędzicie to lato, korzystając z tego, że sytuacja jest w miarę dobra i będziemy cieszyć się dobrą pogodą i będziemy cieszyć się latem. A my za tą rozmowę dzisiaj bardzo dziękujemy. Naszym gościem był kapitan Maciej Lisowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Panie redaktorze. Kłaniamy się. Kłaniamy się.